Ma się coraz lepiej, mówią wędkarze. Na jesień to aż się dziwiłem, że ta ryba jest jeszcze. Ja myślałem, że w ogóle ze 2 lata nie będzie w ogóle żadnego łapania. Ryb jest oczywiście mniej niż zazwyczaj. Nad zarybianiem pracuje jednak między innymi Polski Związek Wędkarski. Ryba, no jeszcze póki co coś tam w tej wodzie pływa, nie? I to wszystko, nie? Sandacz, sum, okonek, leszcz jakiś tam się trafia. PZW patrzy w przyszłość optymistycznie. W obrębie Szczecina nie dochodzi do przyduch, ryby mają się dobrze, a wędkarze, którzy byli na wodzie, obserwowali też trące się ryby. To oznacza, że rzeka powoli wraca do stanu sprzed ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej. Po ustąpieniu tego kryzysu te ryby w znacznej mierze wróciły do swoich dawnych siedlisk. Oczywiście to nie chcę kolorować rzeczywistości, bo te straty, które widzieliśmy, były bardzo duże. Natomiast natura pokazuje, że ma bardzo dużą także siłę odtwórczą. Na tę chwilę zachodniopomorski odcinek Odry jest bezpieczny. To najbardziej badana rzeka w Europie. Tylko w naszym regionie pobrano 15 tysięcy próbek. Badamy ją 2 razy w tygodniu w 4 punktach. Badane są parametry fizyczne, fizykochemiczne, a także raz w tygodniu monitorowany jest fitoplankton ze szczególnym uwzględnieniem właśnie złotej algi. W żadnym z badań nie stwierdzono obecności siedlisk złotej algi na terenie naszego województwa. Wszystkie inne parametry rzeki także są w normie. Mimo to alga może znów zakwitnąć, mówią eksperci. Dzieje się pod względem hydrologicznym bardzo niekorzystnie. Tak jak w ubiegłym roku nie ma opadów, stan wody można określić jako niski. Przyczyny pojawienia się algi są złożone i uzależnione od wielu czynników. To są niestety niekorzystne warunki hydrologiczne, mniejsza ilość wody. To jest oczywiście też kwestia temperatur. W zeszłym roku 28 stopni, przypominam, tutaj miała Odra, i jeszcze wielu innych czynników, fosforu, azotu, które powodują, że alga się, można powiedzieć, uaktywnia. Wzrost stężenia fosforu czy azotu to skutek zrzutów ścieków, dlatego zachodniopomorskie wody polskie kontrolują podmioty, które mają pozwolenia wodnoprawne. W ramach dokonanych 11 przeglądów nie zidentyfikowano takich sytuacji, które wymagają cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego. Złote algi są obecne w wielu krajach świata i jeszcze nikt z nimi nie wygrał. Straż pożarna jest gotowa do interwencji w każdej chwili, gdyby sytuacja na Odrze się pogorszyła. Jesteśmy gotowi do użycia osób, kadetów, strażaków z całej Polski, ale także zapór sztywnych, zapór elastycznych do stawiania tam po to, żeby zbierać śnięte ryby, jak również sprzęt w postaci agregatów pompowych po to, żeby natleniać, napowietrzać rzekę Odrę. Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Reszta zależy głównie od pogody. Adrian Nijak, TVP3 Szczecin.